Robię to, co lubię. Miałem to szczęście w życiu, że praktycznie dane mi było w życiu i zawodowym, i społecznym, który no, aktywizowałem się często ponad miarę i może nawet niepotrzebnie w przedsięwzięcia, które nie zawsze były skazane na sukces. Pod koniec ubiegłego wieku, na przełomie, założyłem fundację Villa Polonia, zajmującą się promocją kultury polskiej i ochroną dziedzictwa narodowego. Myślę, że to, co w mieście zostało dokonane z mojej inicjatywy czy przy pomocy mego uporu, to powiedziałbym rzeczy, które uważam, że są fundamentalne dla miasta, a w jakimś oficjalnym odbiorze bardzo często schodzą na plan dalszy. Mam tu na myśli największego obywatela w dziejach miasta, Biernata z Lublina. Kiedy było 500-lecie wydania pierwszej polskiej książki, tablicę poświęconą temu wielkopomnemu wydarzeniu, musiałem zbudować razem z biblioteką imienia Łopacińskiego. Bliskie memu sercu są inne sylwetki. Przede wszystkim Ignacy Daszyński. Długie lata szukałem odpowiedniego wizerunku, by móc upamiętnić pamięć o nim przy wejściu na słynną salę posiedzeń pierwszego rządu lubelskiego. Bardzo długie lata urządzałem spotkania Trzy Posługi, Jeden Pan, ekumeniczne. Wówczas utrwaliłem pamięć Mikołaja Reja. Najbliższe memu sercu jest postać księdza Ściegiennego, wielkiego obywatela miasta Lublina. Zawsze chciałem, by pomnik mu poświęcony stanął w miejscu, gdzie zmarł, gdzie zasłużył się dla miasta. Razem z Centrum Polskim i Muzeum Niepodległości w Warszawie zrobiliśmy dużą uroczystość poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu w Brukseli. Marzę, by w przyszłości udało mi się jeszcze doczekać czasów, kiedy społeczeństwo miasta Lublina postawi mu pomnik na Placu Rybnym, gdzie jego żona prawdopodobnie miała stragan.